przywołuje wstrząsającą relację. Ostrzegam, że jest ona bardzo drastyczna. Witam w nowym odcinku. Wiemy, że wielu z Was leży bardzo na sercu to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wielu z Was na różne sposoby wspiera naszych sąsiadów. W opisie pod tym filmem znajdziecie link do jednej ze zbiórek, których celem jest pomoc Ukrainie. Oprócz wsparcia pieniędzmi czy czynami, możemy wspierać naszych sąsiadów w walce. Mam tu na myśli walkę nie orężem, ale słowem. Walkę o pamięć także o tych, którzy zginęli w przeszłości. Dlatego dziś chcemy poprosić Was o poświęcenie chwili na poznanie jednej z największych krzywd, jakie ze strony Związku Radzieckiego dotknęły Ukrainę. Rosja do dziś, wbrew opiniom ekspertów i stanowiskom wielu krajów, nie chce uznać tej zbrodni za ludobójstwo. Zapraszam na wstrząsający odcinek o wywołanym przez sowieckie władze wielkim głodzie na Ukrainie. W tym numerze ilustrowanego Kuriera Codziennego z 25 lipca 1933 roku możemy trafić na przerażającą relację, opisującą wtargnięcie na polskie terytorium kilku osób, tu cytat, ostatecznie wycieńczonych, podobnych raczej do szkieletów. Ludzie ci zeznają, że głód w wielu okolicach Rosji przybiera charakter plagi. Na Ukrainie wymierają śmiercią głodową całe rodziny i codziennie znikają po nocach bez wszelkiego śladu rozmaici ludzie, co do których krążą potworne wieści, że padli oni ofiarą ludożerstwa. Gazeta także donosi, że wygłodniałe tłumy niejednokrotnie przypuszczają ataki na gospodarstwa kolektywne, rabując dojrzewające zboże. Z tego powodu dochodzi do starć między wygłodniałymi ludźmi a policją. Zerwanie choćby jednego kłosa z pola kołchozowego jest przestępstwem przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Za zerwanie 5 kłosów grozi już kara śmierci lub 10 lat łagru. Rolnicy albo umierają, albo wyjeżdżają do miast, gdzie mogą kupić żywność za złoto, walutę lub inne kosztowności. Inni postanawiają uciekać na terytorium Polski. Całe rodziny próbują przekroczyć granice. Wielu z nich nie dociera do celu. Głód był tak potężny, że, tu cytat z tygodnika Ukraińskie Słowo, ludzie zatracili wszelkie ludzkie uczucia i stali się dzikimi zwierzętami. Doktor Robert Kuśnierz w książce poświęconej wielkiemu głodowi na Ukrainie przywołuje wstrząsającą relację. Ostrzegam, że jest ona bardzo drastyczna. Dlatego przytaczamy zaledwie jej fragment, żeby zobrazować skalę tragedii, do jakiej doszło podczas wielkiego głodu. 6 lipca 1932 roku mieszkaniec miasta Berdiańsk zawiadomił o zaginięciu swojej półtorarocznej córki Walentyny, która była pod opieką jego byłej żony. W wyniku śledztwa ustalono, że kobieta mająca na utrzymaniu dwójkę dzieci, nie mając karmy dla zwierząt, zarżnęła krowę i świnie. Wtedy skończyły się jej zapasy zboża. Odtąd spożywała jedynie mięso zarżniętych zwierząt. Na początku marca 1932 roku zapasy mięsa również się skończyły. Odżywiała się już tylko wywarem z kości. Z powodu braku żywności kobieta zaczęła puchnąć. Kilka razy bezskutecznie zwracała się o pomoc do Rady Wiejskiej. Nie mając nadziei na uzyskanie jakiejkolwiek pomocy, postanowiła zabić i zjeść własną córkę. Jak to możliwe, że klęska głodu dotknęła krainę, która nazywana jest spichlerzem Europy? Wielki głód miał miejsce w najurodzajniejszym miejscu Związku Radzieckiego, mimo 3 lat z rzędu dobrych urodzajów. Dziennikarze Ilustrowanego Kuriera Codziennego nie mieli wątpliwości, kto stał za tą tragedią. Jak czytamy w gazecie, polityka zbożowa rządu sowieckiego prowadzi kraj do ogłodzenia. W przeciągu ostatnich 2 lat wysiedlono 70 milionów chłopów z 15 milionów gospodarstw do 20 tysięcy gospodarstw kolektywnych. Co więcej, rząd moskiewski obiecywał pomoc dla rolnictwa i łudził obietnicą rozdawnictwa nasion. Okazało się jednak, że nasiona nie zostały rozdane, a pożyczone i rolnicy muszą te pożyczki zwrócić. Rząd Rosji Sowieckiej wydał rozporządzenie, podpisane przez Mołotowa i Stalina, wedle którego gospodarstwa kolektywne muszą odtąd oddawać większe ilości zboża,
jak również zwrócić pożyczone im przez państwo nasiona. Kolektywizacja była dokonywana szybko, bezwzględnymi metodami, niszcząc system chłopskiej gospodarki rolnej opartej na indywidualnej własności, czego rezultatem był upadek produkcji rolnej. Gospodarstw kolektywnych nie zdążono nawet zaopatrzyć na czas ani w potrzebne maszyny, ani w zapasy zbóż siewnych, a przede wszystkim, jak relacjonują dziennikarze Kuriera, w kadrę ludzi wyszkolonych w metodach gospodarczych, które byłyby odpowiednie dla uprawy ogromnych areałów. Jak czytamy w ilustrowanym Kurierze Codziennym z 12 sierpnia 1933 roku, nawet najlepszy gospodarz chłopski, przyzwyczajony do uprawiania 50 morgów starymi tradycyjnymi metodami, stawał bezradny wobec zagadnień związanych z racjonalną uprawą obszarów liczących po 50 tysięcy morgów. Tak zwani kułacy, czyli najwięksi i najzamożniejsi gospodarze wiejscy, byli wraz z rodzinami przymusowo wywłaszczani i wysiedlani, a ich majątek był zabierany. Trafiali do najcięższych robót leśnych lub byli rozpraszani na pustych stepach środkowoazjatyckich i syberyjskich. Mowa o 2 milionach kułaków. Przejmowanie inwentarza żywego doprowadziło do tego, że chłopi zabili i zjedli więcej niż połowę z 72 milionów sztuk bydła rogatego, ponieważ nie chcieli oddawać go za darmo kołchozom. Jak czytamy, kolektywizowanie nie tylko pól, lecz także zegarków było na porządku dziennym i w ogromnej większości wypadków stawało się łudząco podobne do dzikiego rabunku. Działacz i polityk ukraiński Dmytro Łewyćki podczas wystąpienia w polskim Sejmie porównał głód na Ukrainie do rzezi Ormian i protestował przeciwko milczeniu polskich władz. Dlaczego polski rząd nie zabrał zdecydowanego głosu w sprawie głodu na Ukrainie? Jak tłumaczy dr Roman Wysocki w opracowaniu na temat reakcji społecznych wobec wielkiego głodu, polskie władze milczały, ponieważ dążyły do ułożenia dobrych stosunków ze Związkiem Radzieckim. Ogromną zasługę w nagłośnieniu ukraińskiej tragedii miał walijski dziennikarz. Gareth Jones po przybyciu do Moskwy złamał obowiązujący dziennikarzy zakaz podróży i pojechał pociągiem w kierunku Charkowa. Z plecakiem wypełnionym żywnością wysiadł na przypadkowej stacji i rozpoczął wędrówkę po ukraińskich wsiach, gdzie zastał wycieńczonych ludzi oczekujących na głodową śmierć. Z jego historią możemy zapoznać się m.in. dzięki filmowi Agnieszki Holland, do którego obejrzenia gorąco Was zachęcam. What do you expect me to do exactly? Why do they want Paul dead? Same reason they're discrediting me. Have you seen so many wars that the murder of innocent people means nothing to you? Kolejnym świadkiem wielkiego głodu na Ukrainie był Aleksander Wienerberger. Ten austriacki chemik przez kilkanaście lat pracował w radzieckich przedsiębiorstwach chemicznych. Będąc w Charkowie, wykonał serię wstrząsających fotografii, które są dowodem masowego głodu mieszkańców Ukrainy w tym czasie. Wielki głód na Ukrainie jest dziś uznawany przez blisko 20 krajów, m.in. przez Polskę, za akt ludobójstwa. Jak wspomniałem na początku odcinka, z taką klasyfikacją wciąż nie zgadza się Rosja. Dziękuję, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek, bo ofiarom wielkiego głodu na Ukrainie jesteśmy winni pamięć o ich tragedii. Zachęcam do wspierania Ukrainy, m.in. poprzez zbiórkę, do której link zamieszczamy w opisie pod tym filmem. Jeśli zainteresował Was dzisiejszy odcinek, zachęcamy do obejrzenia innych naszych filmów. Link do playlisty również znajdziecie w opisie pod filmem. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i klikaniu w dzwonek, który przypomni Wam o nowych filmach. W czwartek widzimy się z Łukaszem Kaskiem, a za tydzień zapraszam na kolejny przegląd prasy. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Adamigo 50, Avid 2,
Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz, Bajker Budzyk, Radosław Burczyk, Wojciech Bylski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Radosław Depo, Remigiusz Golanowski, Gildorf K., Mirosław Kanak, Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Anna Kudła, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Elsenau Militaria, Galica Production, Damian Ślęp, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj. Ogromnie Wam za to serdecznie dziękujemy.